Witam serdecznie, drogie baranki. Rozłożę dzisiaj dla Was horoskop na wrzesień. Serdecznie również zapraszam na czytania indywidualne, ponieważ tutaj przedstawiam ogólny horoskop, tylko przypadający do tego znaku na wrzesień. A chciałabym też tutaj, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, rozłożyć horoskop indywidualny, ponieważ jesteśmy zawsze osobną jednostką i bardziej można przewidzieć do danej osoby różne rzeczy. Także jeżeli macie chęć, to piszcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli będzie Wam się podobać czytanie. No i działamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, Bogowie Powietrza, Wody, Ognia i Ziemi, połączą się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać baranki we wrześniu 2021. Co przed Wami w miłości, finansach i zdrowiu? Dobrze. Barany, wrzesień 2021. Miłość, single, stałe związki, praca, finanse, zdrowie. Miłość, single. Już tutaj patrzę, co single. Pójdziecie single w coś nowego. I to widać. Dobrze. Natomiast stałe związki. Praca, finanse. Zdrowie. Dobrze, baranki. Troszeczkę więcej kart rozłożyłam, żeby móc szerzej Wam powiedzieć. Co czeka single w miłości? Tutaj widzę jakieś w ogóle takie zawieszenie się we wrześniu, troszeczkę taką jakby monotonię w życiu. Jakbyście przestali czuć wiatr w żaglach, tylko jakoś stanęli. Tutaj znowu się pokazują karty, że ten miesiąc to jednocześnie jesteście osobami, które są przezorne, ale jednocześnie i też bardzo sympatyczne i ludzie to zauważają, moim zdaniem. Po prostu tak jakby ciepła, miła osoba, ale z nutką swojego charakterku. Jak to zawsze baranki mają, tak? Mają to swoje takie jakby ciche, wybuchowe dno. I tutaj Was ludzie będą postrzegać jako fajne osoby. Dużo ludzi będzie się Wam w ogóle przypatrywać we wrześniu. Tutaj ktoś Was obserwował.
I tutaj karty mówią, że baranki jakby bardzo będą przyzorne w tym miesiącu wrześniu z wyborami, ale też pokazują karty, jakby ktoś odezwał się z przeszłości i jednocześnie trochę mieszał w głowie w tych waszych wyborach i decyzjach. Widać też jakieś zwątpienie baranków, tak jakby bardziej w ogóle jest to wrzesień zapoznawania różnych ludzi, spotkania różnych osób na swojej drodze, ale jednocześnie wymiana zdań z kimś z przeszłości i tak jakby ktoś nie chciał was opuścić, a jednocześnie raz osoba jest, raz jej nie ma, zawraca wam trochę w głowę, ale wy pomimo wszystkiego tak jakby w ogóle wrzesień nie jest takim miesiącem, że możecie kogoś poznać, że jesteście singlami, ale ale czy tutaj prawdziwa miłość? Jest możliwe to moim zdaniem, tylko będziecie musieli robić jakieś takie rozrachunki bardzo poważne, kto wam tak naprawdę odpowiada. No i spotykanie się jest jak najbardziej tu w kartach z nowymi osobami. Także tak tutaj wygląda. Myślę, że sympatyczny horoskop, bo coś się będzie działo tutaj. Ale musicie uważać też na osobę jakoś z przyszłości. Tutaj jest niby też jakieś takie, że coś żałujecie, ale tak jakby idziecie dalej. Zatem co nowe. I troszeczkę jesteście tym wszystkim przybici. Ale też jest w tej osobie tutaj, co do was tak się zgłasza, jakby jakieś oszustwo, takie naiwne nadzieje. Coś takiego. Natomiast stałe związki. Tutaj niektóre związki mogą... Jest w ogóle jakieś takie, wiecie co, ukryte dno w tych związkach, już od początku września. I to jest związane z jakąś kobietą, też z jakąś, moim zdaniem, fazą księżyca. I też z jakąś energią magii. Nie wiem, czy na niektórych barankach ktoś coś będzie robił, ale musicie uważać na jakąś trzecią osobę, kobietę szczególnie. I... Jest jakiś zamęt przez to wprowadzony, przez tą kobietę. Może to być jakaś osoba, wiecie co, na przykład możecie być w związku i nagle jakaś kobieta się pojawi i waszego partnera na przykład chce skłócić lub chce go odebrać, jest to takie coś możliwe. I będzie to jakby, byście chcieli odejść na do tego partnera z powodu jakiejś kobiety, ale później jakby się to nie udaje tej kobiecie i wy dalej jesteście szczęśliwi. Ogólnie niektórzy właśnie pod wpływem jakiejś magii będą. Też niektóre pary z większym stażem mogą mieć tutaj zmiany, czyli na przykład do tej pory nie byliście małżeństwem, to możecie zawrzeć związek małżeński. Jakieś oświadczyny mogą być. Nowe jakieś plany i wydarzenia w waszym związku. To na pewno dla baranków. Tak. Natomiast finanse. Tutaj będzie jakaś walka, szarpanina. Najśmieszniejsze, że o was. Jakby ktoś o was myślał i się kłócił za was, co było kiedyś. No i co tutaj mowa jest w kartach? Może być jakaś wiadomość we wrześniu dla was. Jakieś światełko. To jakby ktoś się o was szarpał i bił. Nie wiem, jakby jakieś... W pracy na przykład ktoś
rywalizował o was, czy rozdrapywał przeszłość, że wy byliście lepsi i za wami tęsknią. I to coś da, jakieś światełko dla was w przyszłości. Na pewno jest duży zamęt w miłości i w pracy waszą osobą. I też karty przekazują, żebyście na przykład jak coś robicie, żebyście jakby tego tak do końca nie rozgadywali różnym ludziom, może tak? Może by było powiedzieć, tylko jakby spokojnie sobie robić, co sobie robicie. W pracy myślę, że niektórzy ludzie, jeżeli będziecie mieć problemy z otoczeniem, to ktoś za wami w pracy się ujmie i po prostu nie będziecie na tym źle. Jakby ludzie wam sprzyjali we wrześniu i byli za wami. O tak mówią karty września. Także jeżeli będzie rywalizacja, to wy wygracie, bo ludzie będą za wami. Bardziej was doceniali w pracy. Coś takiego. Niektórzy mogą mieć również sprawy jakieś prawne, które myślę, że pozytywnie się rozstrzygną. Jakieś też zdawania czy coś bardzo dobre. No nic takiego złego nie ma. Raczej na pozytywną korzyść dla was, że się coś uda. I tutaj zdrówko. Zdrowie jest tutaj, mogą być bóle jakieś kręgosłupa. Coś jest związanego z wodą na pewno. Może to być coś z nerkami. Ale też bardzo takie mięśniowe sprawy. Mięśniowe i jakieś choroby, które wam się jakby powtarzają od nowa z przeszłości. I musicie to dopilnować i uważać to przede wszystkim, moi drodzy. I na razie tutaj tyle widać w tym zdrówku. Baranki. Życzę wam radosnego września, spełnienia marzeń, żeby ludzie byli za wami, tak jak w tych kartach mowa. No i trzymajcie się. Ściskam, przesyłam buziaczki.